Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu, słonecznym vlogu z prosto z wnętrza kampera Kasi i Łukasza. Kasia tutaj jest stanowisko kuchenne zajmuje. Kasiu, co robisz? Gulasz dla mojego męża. Gulasz? Mhm. O, gulasz z kaszą, to jest moja ulubiona potrawa. Kasza z Polski, którą wysłała Kasi mama całkiem niedawno do nas, taką dużą paczkę kasz, ponieważ tutaj jest ciężko z kupieniem kaszy. A my jesteśmy, słuchajcie, pod Lizboną, blisko plaży, ale nie widać plaży. Plażę wam za chwileczkę pokażę, ale najpierw muszę wyskoczyć na dach i zamontować takie deski, które będą trzymały Kasi deskę, bo deska surfingowa Kasi jest tak sobie zamontowana, tak nie za ciekawie, więc postanowiłem się tym zająć i no i za chwileczkę zrobię takie konkretniejsze mocowanie, rusztowanie na deskę. Plan jest, jak widzicie, taki, żeby zamontować takie deski, które będą łączyć jeden i drugi bagażnik i do nich, na nie położę potem deskę i to dopiero przykręcimy taśmą, bo do tej pory było tak, że po prostu przód deski był, tak powiem, luzem tak wciśnięty, tył był tak sobie przykręcony, więc to było bardzo niebezpieczne, więc na ten czas, najbliższych miesięcy, tygodni będzie taka deska. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Deseczka jest zamontowana, że się przepnę pasami, nie? Zamontowana bardzo fajnie i nie blokuje okna, więc można normalnie otworzyć też to okno. Może nie całkowicie, chociaż jak posunę tą deskę trochę dalej, to całkowicie będzie można otworzyć to okno. I na tym mi najbardziej zależało, bo w poprzedniej konfiguracji deska się opierała na oknie, była przywiązana z tyłu pasami i nie można było otworzyć okna, więc lipa, nie? Takie drogie okno, a nie można z niego korzystać. A jak już jestem na dachu, to umyję jeszcze panele, bo widzę, że są... Bardzo ładnie to poszło. A teraz obiadek. No i co tu moja żoneczka pysznego przygotowała? Wow, wygląda mega apetycznie. Jak zdrowo. No dobra, teraz was zabieramy na plażę. Jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy na ogromnej, wielkiej, piaszczystej plaży. Jest to plaża Comporta. Ona jest oddalona od Lizbony o 120 km, jadąc w kierunku Algarve. Plaża ma długość 12,5 km i jest, no jest przepiękna. Bardzo mało turystów tam jest, bardzo mało w ogóle ludzi. Plaża jest częścią rezerwatu przyrody, dzięki czemu zachowała swój naturalny wygląd i naturalne piękno. Nie ma tam żadnych betonowych deptaczków, nie ma tam hoteli, ani jakichś takich szpecących to wybrzeże budynków, ani zabudowań. Plaża mi trochę przypomina nasz Bałtyk, bo jest cała taka piaszczysta z takiego grubego piasku. Woda już w maju jest na tyle ciepła, że kąpaliśmy się w niej. Więc no, gdybyście jechali kiedyś w przyszłości w dół pod Lizbonę, to polecam zajechać. Bardzo fajnie, bardzo pięknie. No i tak naturalnie i zdecydowanie inaczej niż w Algarve, no bo mniej jest tutaj ludzi.
parę miesięcy temu. Obiecałem wam, że zrobię recenzję składaczka elektrycznego, który jeździ z nami od września. No i wydaje mi się, że już jest odpowiedni czas. Teraz mogę powiedzieć coś więcej na jego temat. Więc moi drodzy, z rowera jestem bardzo zadowolony, to od razu muszę wam powiedzieć. Jest świetny, jest bardzo przyjemnie się nim jeździ, lekko, szybko, bez zmęczenia się. Bateria wytrzymuje całkiem długo, ja taką najdłuższą trasę to prawie godzinę jechałem, ale po takich dosyć dużych wzniesieniach, to było z Portimao do Carvoeiro, na miejscu się podładowałem u znajomych, a potem z powrotem jechałem, to miałem prawie jeszcze pół baterii. No więc takie trasy do godziny to jest ok. Jeżeli się rozładuje akumulator, to też dramatu nie ma, bo normalnie rower jest lekki i można włączyć tryb manualny i normalnie pedałować. Żeby jeździć tym rowerem, to trzeba przynajmniej udawać, że się pedałuje, bo jeżeli się nie pedałuje, to wtedy silnik się wyłącza, więc po prostu takie lekkie ruchy, nawet jeżeli się robi i 25 km na godzinę maksymalna prędkość na piątym biegu i sunie się po prostu po prostej. Podoba mi się ta opcja tutaj, jeżeli się przekręci kółeczko, to on wtedy startuje, to jest bardzo fajne i to po prostu sprawia, że nie trzeba nadawać siły temu rowerowi, żeby go rozpędzić. Bardzo mi się podoba, więc jeżeli byście chcieli sobie kupić taki rower w przyszłości do siebie, dla kampera albo do miasta, bo to jest taki fajny miejski rowerek, to śmiało możecie Jobo Bike model sam wybrać. Ja polecam. Następnego dnia przyjechaliśmy do Peniche. To jest tak zwana mekka surferów, miejsce, gdzie są idealne warunki do surfowania. Na miejscu można wypożyczyć deskę, można wykupić sobie lekcje z instruktorem, jeżeli ktoś potrzebuje się podszkolić w surfingu. No my jak tylko przyjechaliśmy, to Kasia wzięła deskę i pobiegła gdzieś na plażę, w zasadzie surfować. Jak widzicie, jest dosyć dużo ludzi w wodzie, więc nie wiem dokładnie, gdzie ona jest, może ktoś z was ją wypatrzy. Strasznie dużo tu jest surferów, ale nie wiem, gdzie jest Kasia, więc chyba pójdę do vana coś ugotować i będę na nią czekał tam. Nie mam pojęcia. Za dużo tu jest ludzi, chyba ze stówka. Jestem mega głodny. Aha, magnezu nie wypiłem. Ostatnio mi drga powieka. Prawdopodobnie to przez tą kawę, którą nadmiennie wypijam w ostatnich dniach dosyć dużo. W sensie no, normalnie jedną, dwie espresso dziennie. Ale mi drga powieka, więc musiałem sobie zażyć magnez. Nie wiem, czy wiecie, ale w Portugalii podają magnez w takich ampułkach. Jest okropnie niedobry w smaku. Okropnie. To jak takie lekarstwo. Dobre lekarstwo. Fuj. Nie mogę pić kawy, więc nie pijam kawy. W sensie pijam mniej tej kawy niż zazwyczaj. Nie mam pojęcia, co ugotować. Nie mam pomysłu na obiad. Kiełbasę, bulgur, czy jakaś papryka? Dobra, wymyśliłem. Będzie to proste danie. Makaron, spaghetti, czosnek i chorizo. Trzy rzeczy. Proste, makaron z chorizo i czosnkiem. Takie aglio oli con churisco. Szybko, tanio i mam nadzieję, że smacznie.
to jeszcze pietruszką, żeby było trochę warzyw. Szybki i prosty obiad, zrobiony przez chłopa. Pojedzony, zadowolony, więc teraz mogę Wam opowiedzieć o pewnym nowym udogodnieniu, które pojawiło się na naszej stronie internetowej podróżowanie.pl. Jest to związane z wypożyczaniem kamperów i stworzyliśmy taką niezależną, niesponsorowaną listę wypożyczalni kamperowych w Polsce, więc jeżeli ktoś z Was szuka kampera do wynajęcia, to możecie sobie wejść na stronę podróżowanie.pl, tam na górze jest zakładka wypożyczalnie i znajdziecie listę wypożyczalni w całej Polsce, z podziemia województwa. Ta lista się rozwija i cały czas będzie powiększana o nowe miejscóweczki, a czy o nowe wypożyczalnie. Niektóre wypożyczalnie już nie chciały dodawać swojego adresu ani numeru telefonu, ponieważ na ten rok są już zarezerwowane całkowicie. Więc żeby nie musieć odpowiadać na połączenia i mówić, że po prostu nie ma miejsca, to po prostu nie dodawaliśmy ich numerów. Te numery się pojawią na początku przyszłego roku, bo styczeń, luty to jest okres, kiedy rozpoczyna się tak naprawdę sezon wynajmu kamperów. Wtedy już można rezerwować i wtedy można zarezerwować najlepsze samochody i najlepsze też miejscówki na kempingach, ponieważ większość kempingów takich lepszych, gdzie mają baseny albo jakieś udziwnienia, mają ograniczoną liczbę parceli i żeby sobie zarezerwować jakąś fajną parcelkę, to, że tak powiem, trzeba to robić na początku roku i im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Oczywiście no teraz już jest przed dzień wakacji, więc tych miejsc będzie mniej, jeżeli w ogóle będą jeszcze jakieś dobre dostępne. I tak samo z dostępnością kamperów. Więc jeżeli szukacie kampera do wynajęcia, to nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę, bo po prostu będziecie mieli duży problem z wynajęciem kampera. Teraz jest sezon i jest cały czas boom na kampery, więc jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby w tym roku pojechać na wyprawę wakacyjną kamperem lub przyczepą wypożyczoną, to trzeba działać od razu i rezerwować. A my pakujemy się i jedziemy teraz dalej. Bo chciałam się pożegnać, ale nie mogę poznać, rozpoznać kampera Dawida. Aha! No dobra, no to nic, to jedziemy. Jedziemy na tą miejscówkę, a potem ruszamy. No, tak mi się wydaje, że ruszymy. No jakbyśmy zostali, to się odezwę, ale raczej jedziemy. Dobra. No to trzymajcie się i pozdro dla Zuzy. No hej, hej. O, nie ma Sylwii. Sylwia jest u Zuzy, która tutaj mieszka. A Sylwia to jest dziewczyna, której dzisiaj Kasia kręciła, dzisiaj wczoraj kręciła awantura. Jakiś czas temu byłyśmy wspólnie na babskim wyjeździe, byłyśmy na konkursie longboardowym, czyli takiego surfingu. Spędziłyśmy wspólnie super weekend z jej koleżaneczkami, no i o tym wszystkim będzie opowiadać w awanturze. Jeżeli nie chcecie ominąć tego awantura i chcecie go obejrzeć, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok, to wtedy dostaniecie powiadomienie, jak ten film wleci. A pojawi się za jakieś parę tygodni. Jedziemy dalej? Tak, dalej. Na ładną jedziemy teraz. Polecone. Zanim pojedziemy na ładną miejscóweczkę, pojedziemy jeszcze raz na kemping, bo skończył nam się płyn do toalet i sklepów z kamperowymi akcesoriami tu nie ma, ale ja wiem, że na wielu kempingach w recepcji sprzedają ten płyn, więc pojedziemy za chwilę na kempa i zobaczymy, może się uda, że będą mieć. We'll be right back.
Niestety nie mają na kempingu płynu do toalet, ale pani powiedziała, żebym sprawdził w Intermarché, że tam powinni mieć. Więc zobaczymy. Piszesz gdzieś w Intermarché? Znajdziesz to? Za 50 metrów skręć w prawo. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Kiepasa. Udało mi się kupić ten płyn do toalet w Interze. Płyn nazywa się Tirapia i od razu go zaaplikuję, bo z tyłu Intera jest stacja kemperowa, czyli można sobie wylać szarą wodę, tam wyczyścić można kasetę, czyli w sensie wylać zawartość kasety. No i zaraz dolejemy płynu i będziemy mogli ruszać dalej. Ale mamy miejscóweczkę. Taką jak za dawnych czasów w Algarve, na klifie. Zobaczcie. Wow, dawno sobie nie polatałem tak dronem, tak dużo. Mam nadzieję, że Wam się podobały te ujęcia. Dajcie znać, czy Wam się podobały ujęcia z drona. Bardzo mocno wieje i bałem się, że mi zdmuchnie tego drona, ale dał sobie radę, bez żadnego problemu. Tylko widziałem, że raz mewa zaatakowała go, więc już potem zakończyłem latanie nad morzem, bo mewy lubią atakować drony. No ale niestety nie możemy tutaj spać, bo nasza znajoma napisała, że tutaj podobno nie wolno. Więc porobiliśmy sobie zdjęcia, pooglądaliśmy widoczki i na nocleg przeniesiemy się w inne miejsce, ale nie wiem, czy będziemy Wam pokazywać to miejsce dzisiaj. Może rano pokażemy go, bo już jak przyjedziemy, to będzie późno. Tak jak myślałem, jak po przyjechaniu na miejsce było już ciemno, więc już Wam nie pokazywaliśmy naszej miejscówki, natomiast teraz możecie ją zobaczyć w całej okazałości. Jak widzicie, jest ona przepiękna. Na klifie z cudownym widokiem. Spaliśmy tam na wpół legalnie, ale było dosyć dużo innych kamperów, więc no, nie baliśmy się. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo prosimy o łapkę w górę. Ale zanim zakończymy, jeszcze poczekajcie, ponieważ mamy bardzo ważne dwa ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że w końcu mamy możliwość zorganizowania spotkań z Wami. Cieszymy się niezmiernie na taką opcję, na to, że w końcu poznamy się z większością z Was na żywo. Mamy nadzieję, że z większością. Właśnie tutaj jest do Was prośba. Utworzyliśmy spotkania, wydarzenia na Facebooku, więc bardzo prosimy, dołączajcie tam do tych spotkań, żebyśmy wiedzieli, ile osób w danym miejscu może się pojawić, żebyśmy mogli na tej podstawie wybrać salę, miejsce, kawiarnię, zobaczymy. To wszystko właśnie zależy od tego, ile będzie chętnych na takie spotkania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do dołączania na Facebooku. Łukasz wcześniej powiedział, że pod spodem w opisie również będą wypisane daty i miasta, bo planujemy praktycznie całą Polskę przejechać po to, żeby się właśnie z Wami zobaczyć. Także zerknijcie sobie pod spód albo wejdźcie
od razu na Facebooka. I będą też linki do tych wydarzeń, jeżeli mi się uda tutaj dodać, to będą też linki do wydarzeń do każdego miasta, więc będziecie mogli po prostu od razu kliknąć, czy przyjdziecie, czy nie. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie i pewnie jeszcze będziemy o tym przypominać we vlogach, ale już jakby główny ciężar organizacji tego spotkania będzie właśnie w tych grupach, także dołączajcie się i no ja się nie mogę doczekać, Łukasz też nie może się doczekać spotkania wszystkie z Wami. Wszystkie spotkania będą w lipcu. O, jedno spotkanie jest w Warszawie, pod koniec czerwca, a później już cały lipiec jeździmy po Polsce i mamy takie tournée, więc zapraszamy. A w przyszłym tygodniu jest bardzo ważna rocznica, bo będzie 4-lecie naszej podróży vanlife'owej. I z tej okazji w przyszłą niedzielę nie będzie vloga, tylko będzie taki film Historia podróżowania. Więc bardzo serdecznie Was zapraszamy na taki króciutki filmik podsumowujący tę naszą 4-letnią przygodę. I to będzie też jakiś zwiastun naszego kanału, który potem w przyszłości będziemy mieć zawsze na górze i będzie można zobaczyć, o czym ten kanał podróżowanie jest. Tak, a będziemy świętować razem, już na spotkaniach, na żywo, także widzimy się. Do zobaczenia, życzymy Wam udanego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Bajo!